Radio Conchita, Tok FM Euro, Conchita Barbie, Baby Langstrom Extra. Dużo śniegu napadało 6 stycznia 2016 roku. 6 stycznia, pół do piątej, zaraz będzie rano. Jest z nami na antenie pan poseł Janusz Wojciechowski, mecenas Janusz Wojciechowski, poseł do Parlamentu Europejskiego. Szczęść Boże, witam serdecznie. Szczęść Boże, witam ojca, witam słuchaczy. Panie mecenasie, 13 stycznia na wniosek przewodniczącego Komisji Europejskiej Jean-Claude'a Junckera odbędzie się debata. Warto zaznaczyć, że właśnie Juncker od kilku tygodni dopatruje się w Polsce zamachu stanu. Co to może oznaczać dla Polski, taka debata, która odbędzie się w Komisji Europejskiej? No będzie debata w Komisji Europejskiej, będzie też zapewne debata w Parlamencie Europejskim kilka dni później na najbliższej sesji styczniowej. No ja myślę, że nie trzeba się tym nadmiernie przejmować. Polska jest państwem suwerennym, jesteśmy w Unii Europejskiej oczywiście z własnego wyboru, nie z łaski, bo nikt nam łaski nie robił przyjmując Polskę do Unii Europejskiej. Ale w sprawach, które należą do suwerennych kompetencji państwa polskiego, będziemy się kierować własnym programem i tym, czego chcą Polacy. A Polacy wyrazili w wyborach wolę zmian. Jednoznacznie opowiedzieli się za tym, czego chcą i będziemy to realizować. To wola Polaków, wola polskiego społeczeństwa będzie dla nas najważniejsza. Niezależnie od tego, co o tym myśli Unia Europejska. Ja myślę, że jest, proszę ojca, wiele hipokryzji w tej interwencji w stosunku do Polski pod pretekstem rzekomo naruszonych praw demokratycznych, zasad praworządności. W rzeczywistości myślę, że są dwa takie akty obecnej władzy, które budzą największy niepokój. Pierwszy to jest podatek bankowy, a drugi to jest już wprowadzony, a drugi to jest planowany podatek od wielkich sieci handlowych, od hipermarketów. I to tak naprawdę jest przyczyną tych interwencji, dlatego że no, obcemu kapitałowi, europejskiemu kapitałowi, biznesowi nie podoba się to, co robi Prawo i Sprawiedliwość. Oni po prostu no, stracą konkretne pieniądze. Te pieniądze zamiast do kieszeni zachodnich koncernów trafią do polskiego budżetu i w konsekwencji trafią do polskich rodzin. To między innymi 500 zł na każde dziecko jest wynikiem tego, że wprowadzamy takie podatki, które ten wielki kapitał będzie musiał zapłacić. I dlatego jest ta cała akcja podjęta, żeby obrzydzić rząd Prawa i Sprawiedliwości i żeby być może doprowadzić do jego upadku. Ale myślę, że poradzimy sobie z tym. Będziemy cierpliwie tłumaczyć w Polsce, nic złego się nie dzieje z demokracją, nic złego nie dzieje się z praworządnością. Natomiast te tezy o zamachu stanu rzekomym w Polsce, to trzeba przypomnieć i to przypomnimy, jak będą te debaty, że w Polsce wybory wygrało Prawo i Sprawiedliwość i jest rząd Prawa i Sprawiedliwości. Więc jeżeli jest jakiś zamach stanu, no to chyba opozycja go robi, bo przecież rząd sam siebie nie będzie obalał. Zamach stanu to jest obalenie legalnego rządu. Więc jeśli ktoś w Polsce robi zamach stanu, no to można o to podejrzewać opozycję, a nie rządzącą partię, która ma mandat społeczny, mandat narodu, mandat Polaków. No właśnie, dziwne, że w to włączają się również Niemcy tutaj, czyli no Unia Europejska, instytucje Unii Europejskiej, ale Niemcy jako ludzie, którzy w tej Unii pracują i dyktują nam to, co my mamy robić, tak jak, no nie wiem, jakbyśmy byli uzależnieni od nich, to wygląda. Niemcy powinny szczególnie być ostrożne w pouczaniu Polaków, jak mamy układać nasze polskie sprawy. Szanujemy wszystkich naszych partnerów w Unii Europejskiej, Niemców także. To jest ważne państwo, które wiodącą rolę w Unii Europejskiej odgrywa. Radio Conchita. Nie damy sobie narzucić rozwiązań, które nie są zgodne z tym, czego oczekuje polskie społeczeństwo. Dlatego kulturalnie, ale stanowczo będziemy na to odpowiadać. Nie ma żadnych powodów, żeby w stosunku do Polski podejmować jakiekolwiek interwencje.
to ustawa o Trybunale Konstytucyjnym, polska ustawa, która została kilka dni temu przyjęta, w niczym nie ustępuje ustawie niemieckiej. Radio Tok FM, Euro, Conchita, Barbie, Baby, Langström, Extra. Spełnia wszelkie standardy demokracji, więc nie ma powodu do jakiejkolwiek interwencji. W Polsce są wolne wybory, niedawno były. W Polsce są wolne media i to trzeba też przypomnieć, że w dużej części niemieckie, dlatego że to na przykład media regionalne są w zdecydowanej większości w rękach kapitału niemieckiego. W Polsce jest pełna demokracja, więc absolutnie nie można sobie pozwolić narzucić takiej retoryki, że coś musimy gdzieś mówmy z czegoś wycofywać, czy coś niewłaściwego dzieje się w naszej ojczyźnie. Absolutnie nie i będziemy stanowczo występować z pozycji suwerennego państwa polskiego. Jesteśmy suwerennym państwem, suwerennym narodem i to my decydujemy o tym, jak są układane polskie sprawy. Nikt z zewnątrz nie będzie w tych sprawach interweniował. Nie będziemy słuchać żadnych zewnętrznych interwencji. Natomiast będziemy cierpliwie to wyjaśniać, żeby nie było żadnych wątpliwości. W Polsce, Polska jest państwem demokratycznym, demokracja jest w pełni respektowana. Choćby te demonstracje, które się ostatnio odbywały, o tym świadczą, a przy okazji można będzie przypomnieć, że Unia Europejska nie zabierała głosu. Instytucje europejskie czy Niemcy, którzy tutaj najbardziej aktywni są, nie zabierali głosu wtedy, kiedy społeczeństwo polskie miało prawdziwy problem, kiedy 300 tysięcy ludzi wychodziło na ulicę w proteście przeciwko niedopuszczaniu na multiplex telewizji Trwam. I wtedy nie było Unii Europejskiej, choć było to jawne gwałcenie zasad wolności mediów, pluralizmu w mediach, wolności słowa. Wtedy nie było interwencji unijnych. Także dzisiaj nie przejmujemy się tym naciskiem, tą nagonką. Jak będzie debata, powiemy o tym również. Gdzie były te wszystkie instytucje europejskie wtedy, kiedy w sposób drastyczny dyskryminowano telewizję Trwam, nie pozwalając jej nadawać tak, jak to czynili inni nadawcy. I trzeba było kilkuletniej walki, wielkiej aktywności Polaków, która przyniosła w końcu efekt, ale przecież ile to trwało. Przypomnijmy i to będzie dobra okazja. Prawo i Sprawiedliwość wygrało wybory. Pierwszy taki samodzielny rząd po 89 roku, większościowy. I widzimy, że też zmienia się nastawienie, czy tam Niemiec, czy w ogóle innych krajów Unii Europejskiej. Widzimy, że nie jest prowadzona polityka taka jak poprzedniej rządów PO-PSL, czyli sprawiedliwa uległa wobec Zachodu, wobec Niemców przede wszystkim. No przecież sławne słowa i ministra Sikorskiego o tym, że Niemcy muszą być silne, że my oczekujemy od tego, żeby polityka, one były silne, czy też inne różne gesty od Donalda Tuska, później dla Donalda Tuska. No widzimy, że zmieniła się polityka, skoro inne kraje, szczególnie tutaj Niemcy, mają coś przeciw porządkowi w Polsce, ale tak też było względem Węgrów, względem Orbana. To już takie jakieś posiedzenia były przecież w Parlamencie Europejskim, w Komisji Europejskiej, tak. Przesłuchania właśnie Węgrów i też była taka polityka prowadzona względem Węgrów. Proszę ojca, rzeczywiście bardzo, bardzo trafnie ojciec zauważył to podobieństwo. Węgry tutaj były pod ostrzałem krytyki, były debaty w Parlamencie Europejskim. Pamiętam pana premiera Orbana, który w Parlamencie Europejskim z wielką godnością i taką stanowczością odpierał te zarzuty. No w przypadku Polski to jest sprawa o tyle poważniejsza, że Polska jednak jest dużo większym krajem niż Węgry i dużo większe jest znaczenie Polski w Unii Europejskiej. Jesteśmy jednym z sześciu największych krajów unijnych. I powinniśmy się zachowywać na miarę naszej wielkości i naszego znaczenia w Unii Europejskiej, więc tym bardziej powinniśmy być stanowczy. Ten przykład węgierski jest dobry. Polska powinna zachować się z taką godnością jak Węgry, a nawet może bardziej stanowczo, jeszcze bardziej stanowczo, nie ustępować, nie pozwolić się zawrócić z drogi reform. To jest bardzo ważna sprawa. Proszę ojca, ja tak czasami słucham tych różnych dyskusji, wypowiedzi z
które mówią, no Unia nas ukaże, Unia nam coś zabierze. Już są rozpowszechniane takie wersje, że Unia na przykład zabierze nam pieniądze, które dostajemy, że dopłaty dla rolników zostaną zabrane. Radio Koncika. Są strachy na lachy, nic nam takiego nie grozi. Nie jesteśmy z łaski. Nie jesteśmy z łaski. Przyjmując nas do Unii. I na przykład na Niemcy, Maryla Radowicz który, mówi, trochę my im damy naszych pomysłów, z tych naszych pomysłów trochę oni nam dadzą. Współpraca, współpraca. Oby była współpraca z artystami, z artystami. I to było z punktu widzenia interesów Niemiec niesłychanie ważne wydarzenie. Adresy e-mailowe połączone. Współpraca z artystami. Autostrady wygrywają przetargi, zarabiają pieniądze. Więc wszyscy, którzy mówią o tym, że z powodu polityki rządu Prawa i Sprawiedliwości grożą nam jakieś finansowe restrykcje, po prostu nie znają realiów europejskich. Nie będzie żadnych restrykcji. Polska będzie stanowczo realizować nasze własne interesy narodowe. Polski rząd będzie to robił to i będzie to robił konsekwentnie. I nie będzie z tego tytułu żadnych negatywnych konsekwencji. Chcę wszystkich Polaków uspokoić, bo wiem, że rozpowszechniane są takie absurdalne tezy, że coś tutaj Polsce zagraża, że jakieś restrykcje, sankcje będą w stosunku do Polski. Nic takiego się nie zdarzy. Polska jest zbyt ważnym krajem, żeby ktokolwiek się na to mógł poważyć. A obecność Polski w Unii Europejskiej jest korzystna także dla tych, którzy przyjmowali nas do tej Unii, czyli dla krajów starej Unii, a w szczególności dla Niemiec. Jeszcze raz podkreślam, dzięki członkostwu w Unii Niemcy mają wielki polski rynek i to jest dla nich bardzo cenne, więc nic takiego w sensie jakichś restrykcji Polski nie, Polsce nie grozi. Bardzo dziękuję panie mecenasie, panie pośle za ten komentarz, za rozmowę i serdecznie pozdrawiam. Z panem Bogiem. Ja serdecznie dziękuję i chcę zapewnić wszystkich słuchaczy, życząc szczęśliwego nowego roku wszystkim, wszelkich łask Bożych i wszystkiego, co najlepsze dla wszystkich słuchaczy, dla wszystkich rodzin i dla całej rodziny Radia Maryja. Chcę zapewnić, że zrobimy wszystko, aby tutaj w Unii Europejskiej polska racja stanu, polski interes narodowy był przedstawiany jak najlepiej dla dobra Polski, dla dobra naszego narodu. Bardzo dziękuję. Z panem Bogiem. Państwu przypomnę, że naszym gościem był pan mecenas Janusz Wojciechowski, poseł do Parlamentu Europejskiego.